Ta do znajomego. No już wywrotek chodzi dokładnie. Ja to murzynami teraz nadrabiam. No to co mają młode, zobacz tam na dole, to już ten kutek omija na te, na jajka. O. Na samym dole. Ale widzę, bo on jest już inny. Ale ten ma taki, wiesz, zalotka kurwa i w ogonku i w tym. Równe, tak? No bo i tamten młody, co wyszedł, ten wcześniejszy, to był taki na jasnym dziobie, pamiętasz? Z tych dwóch, co w kurniku siedziały. Musiało być, wiesz, gdzieś delikatnie zamieszane coś, nie? A już widzę, jaśniaki też wypuściłeś. A dzisiaj. Przytrzymał je dwa dni i od razu wypuściłem. Dzisiaj taki sąsiada właśnie, rodzina, gość kupił takie jaśniaki, no może słabsze od nich, za 20 zł młody. Parka, nie? Za dwa. Po dychu, nie? I tak mówię do niego, nie? Mówię, ma jeszcze tam te młode, nie? No ma jeszcze jakiegoś innego gruchowego, nie? Ale to mówię, to co mi z jednego? Jeszcze kiedy może jakieś tam pasiaki się, kurwa. Ale to mi się podobają, bo oni są, kurwa, takie malutkie są fajne, jasne. Ci mówię, że ja na wiosnę kiedyś szukałem tego, to takie... Chodzi o to, jasne, to żeby miał, kurwa, ciemno brew, takie czarne. To bo młodym to nie będziesz... No młodych na razie nie widać, ale później, wiesz, jak... Co nawet, wiesz, na rynku, to kurwa po półtorystowi krzyczeli. Dzisiaj, no to wiesz, to jest ten taki gość cały czas, co przyjeżdża no z Ostrołęki czy skądś jest. No to ci powiem, że on wozi też dosyć często, wiesz, je. To on wozi te łomżyńskie. To mówi, gdzieś ostatnim czasem był tam, jak tutaj był zamknięta Łomża, to jeździł gdzieś tam indziej, nie? Zapomniałem, jaka tam miejscowość mówił. No to mówił, że idzie kupić takie jasne, wiesz, naprawdę na tych, wiesz, takich typowo plukach, nie, tych dziobach po 3-4 dychy, mówi, że... Ciągowe są, kurwa, te kostkowe, takie różne są. No i mówi, że te łomżyńskie właśnie na pasach za grosze idzie kupić, jak ludzie, wiesz, czasem wynoszą. No potem na rynku już cenią, nie, jak ktoś się zna. To może i ten jasny, co niedawno chodził, wiesz? No takich tych wywrotków z 20 nachować, no to... No chowaj, kurwa. No, to ten samiec, tak? Samiec, tak. No to taka była i ta samica, wiesz, za 15 zł właśnie, co miało. I mówię... No i ja mówię, że no trochę może miała taką głowę podobną jak do tej twojej samicy. No nie taką głowę, tylko że podobną. Ale taki czyściutki też, bez żadnej plamki, nic. I jeszcze mówię, idę z powrotem, to mówię, wezmę, nie? Mówię, nie kupię całej pary, tak? No to kupię pojedynczo. Tam, wiesz, odeszły, to kurde, to musiał i tak i tak wywalę ich, no tam na chlebie i będę trzymał na razie, kurde. No da, no bo lato, to... Lato, wiesz, zima tego, to kurwa, i tak nie będę wypuszczał, i tak nie będę wypuszczał. No radź. Jeszcze, wiesz, tam dwa miesiące, to jeszcze do lata, czy... Teraz kurwa, nie będzie trzeba. No to już i teraz chyba trzepie, nie? Czy no teraz jeszcze tak nie jest, wiesz, publicznie. Ten młody, aż go podejdę, zobaczę.
ale Jarku, jak on dojdzie do siebie. To trzeba będzie mu samicę kupić. No to wiesz. No to szkoda będzie się go pozbyć, jak wiesz. Ile winerków też masz, uchowałeś bardzo dużo, nie? Dwa to już dwa chyba wyszło, bo tu jest trzy pary, nie? Trzy pary. Nie, dwie. Trzy pary, ale tam dwa z chlebu przerzuciłem, teraz tutaj jeszcze będę. Za wiele nie ma. Raz jeden, drugi raz jeden i nie. No tak. Się trochę poprzychowują, to będzie można ich zgonić, nie? Nie ganiaj, bo tu jeszcze tego, bo jeszcze się przychowują i te jasne, i te to. Ale tu już jakie latają. I rura. Się będą podnosić zaraz, nie? Wielka, wiesz, żeby je ganiał konkretnie, to by chodzili, a chyba się nie gania, to tak jak kuchego co było na tym ganie. Ja żebym tyle nie brał tych murzynów, to pewnie jeszcze bym Budapesztów jakiś, wiesz, dobierał, nie? Ale że przyniosłem 10, no to... Na razie zostań przy tych, co jest. Tak. Przychować, kurwa. Wiesz, to są piszczaki jeszcze te, co poprzynosiłem, nie? Zaczynają. Mimo ganiania to trochę za ciężkie ci powiem. Że dobrze najedzone. No. Oni są pustawe tak. To wiesz. Ja to kiedyś gdzieś widziałem, że standardy to dobrze karmią, nie? Że one są takie spokojniutkie, te głębie, że... Wrotek poleciał. No ma spore kapcie, nie? Chyba miał mniejsze. Ale co, tak odkuł się trochę? Nie, no taki... Ważne, że żyje. No tak samo jak u mnie ten winerek, nie? Teraz niedawno też mi tabletki tam dodali, bo to trochę może tak wiesz, bo nie wychodzi. A teraz dopiero dzisiaj pierwszy raz widzę, że wyszedł, nie? A. Tak, po dziobie na zewnątrz. No to będzie, wiesz, chodził sobie, trafił wszystkiego po dziobie, to... Póki jaszczur nie bierze, to go nie zdejmie. No. Dobra widzowie, jeżeli się podobało, zostaw łapkę, suba. Pozdrawiam.